o tajemniczej mocy bursztynu, czyli jak szaman poznał Marię. Załoga królowej Jadwigi odpoczywała po wyczerpującym dniu w gospodzie w Czerwińsku. Szaman i jego ludzie chętnie się tam zatrzymywali ze względu na karczmarza Macieja. Lubili go bardzo, a on ich, zwłaszcza Marcza, który pięknie rysował i za każdym razem zostawiał w karczmie nowy obrazek. Rysował gdzie popadło, na ścianach, stołach, a nawet na ławach. Kiedy jedne rysunki wycierały się i znikały, on rysował następne. Na całym szlaku wiślanym nie było miejsca, w którym byłoby ich więcej. I wszystkim się to podobało. Gospoda tętniła życiem, choć gwar był nieco mniejszy niż zwykle. Tego dnia w najciemniejszym kącie karczmy ucztowało bowiem czterech szwedzkich wojaków. Byli uzbrojeni i wyglądali na najemników, którzy wracali z długiej wojaczki do domu. Ich chrapliwe głosy i nieprzyjemny, zgrzytliwy śmiech nie pozwalały o nich zapomnieć, choć flisacy starali się jak mogli, by nie zwracać na nich uwagi. Matylda jak zwykle znalazła kilku chętnych i grała w kości, Chris przygrywał na kobzie, a Jaga, córka gospodarza, tańczyła w jej rytm, gdy w karczmie rozległ się krzyk. Kobza umilkła w pół taktu. Wszyscy odwrócili się w stronę Szwedów i zobaczyli, jak poderwali się z miejsc i otoczyli młodego flisaka. Niewielkiego wzrostu chłopak, w dodatku wyjątkowa chudzina, o twarzy delikatnej, można by rzec dziewczęcej, przechodząc obok stołu, potrącił jednego z nich. Teraz, otoczony przez wielkich, muskularnych wojaków, drżąc, przepraszał i tłumaczył, że nikogo potrącić nie chciał i że zrobił to przypadkowo. Ale Szwedzi nie zwracali na jego tłumaczenia najmniejszej uwagi. Najwyraźniej chcieli się zabawić i gdy pojawiła się okazja, nie zamierzali wypuścić jej z rąk. W karczmach bójki zdarzały się tak często, że nie poświęcano im zbyt wiele uwagi. Zwykle kończyły się tym, że Maciej wyrzucał awanturników za drzwi, by tam załatwili swoje porachunki. Szwedzi nie wyglądali jednak na takich, których można było wyrzucić. A kiedy śmiejąc się głośno zaczęli popychać młodego flisaka, od stołu poderwał się szaman, a zaraz za nim Chris, Waldemar i Marczu. Podeszli do Szwedów, a szaman spokojnie poprosił, by zostawili flisaka w spokoju. Było ich tylko czterech, a wzrostem i siłą mógł dorównać Szwedom tylko Waldemar. Ale w oczach i głosie szamana było coś takiego, że choć każdy z nich trzymał już rękę na mieczu, nie odważyli się rzucić na flisaków. Tym bardziej, że gdy rozejrzeli się po gospodzie, zobaczyli, że pozostali też wstali od stołów, by w razie potrzeby ruszyć załodze królowej Jadwigi na pomoc. Pomruczeli więc coś pod nosem i usiedli za stołem. Szybko jednak dopili piwo i wyszli z karczmy. Załoga też postanowiła udać się na spoczynek. Zaczął im gorąco dziękować, ale Matylda szybko mu przerwała. Nie dziękuj, my flisacy musimy sobie pomagać. A teraz wybacz, musimy już iść. Jutro o świcie ruszamy do Gdańska, więc czas już wracać na statek. I wyszli. O świcie obudziło szamana delikatne dotknięcie. Kiedy otworzył oczy, ujrzał nad sobą twarz młodej dziewczyny. Wydała mu się znajoma. Chciałam jeszcze raz podziękować za pomoc, którą okazaliście mi wczoraj w gospodzie. No tak, teraz ją poznał. To ona była tym młodym flisakiem, którego chcieli wczoraj pobić Szwedzi. W karczmie miała na sobie męski strój, włosy schowane pod kapeluszem, więc trudno było się zorientować, że nie jest mężczyzną. Dziś wyglądała inaczej. Pięknie. Długie, związane w koński ogon włosy opadały na plecy, a zwiewna biała sukienka z wyhaftowanymi wzorami podkreślała jej wdzięki. Szaman nie mógł od niej oderwać oczu. A no tak, odchrząknął wreszcie. Cieszymy się, że mogliśmy ci pomóc. Gdyby nie wy, byłoby ze mną źle. Nie ma o czym mówić. Dobrze, że tak się skończyło. Mogło być gorzej, bo Szwedzi wyglądali na niezłych zabijaków. To prawda. Dlatego jeszcze raz dziękuję, powiedziała dziewczyna. A potem szybko zapytała. Słyszałam wczoraj, że płyniecie do Gdańska. Tak, zaraz będziemy ruszać. Czy mogłabym do was dołączyć?
Też płynę do Gdańska, a po wczorajszej przygodzie boję się podróżować sama. Myślę, że królowa Jadwiga chętnie przyjmie jeszcze jedną załogantkę. Powiedział bez zastanowienia szaman. Jak cię zwą? Maria. Chodź, najwyższy czas poznać załogę, Mario. Dziewczyna była pracowita i bardzo ciekawa flisackiego życia. Chętnie uczyła się prostych prac, ale jeszcze chętniej słuchała opowieści. Zamęczała ich pytaniami. Jednak gdy oni próbowali ją wypytywać, skąd przybywa i po co płynie do Gdańska, odpowiadała półsłówkami albo wcale. W końcu przestali ją pytać. Widocznie miała powód, by nic o sobie nie mówić. Mimo to z dnia na dzień czuli się ze sobą coraz bardziej swobodnie. Pewnego dnia, gdy zatrzymali się za Toruniem, Waldemar rozpalił ognisko i zaczął przygotowywać posiłek. A kiedy już się najedli i odpoczywali, niespodziewanie Maria zaczęła opowiadać. Okazało się, że podobnie jak Chris, pochodzi z południa. Była córką huculskiego rozbójnika. Ojciec przystał do zbójów, bo nie mieli z czego żyć. Po każdej wyprawie wracał jednak do domu i powtarzał, że jak tylko odłoży wystarczająco dużo pieniędzy, rzuci zbójowanie i będzie wypasał owce. Tak było do wyprawy, podczas której zrabował kupcom duży bursztyn z zatopioną w środku larwą motyla. Od czasu, kiedy zawiesił go sobie na szyi, stał się okrutny i bezwzględny. Szybko został hersztem bandy i zapomniał o rodzinie. Od tej pory Maria, jej matka i siostra mogły liczyć tylko na siebie. Maria lubiła chodzić po górach i podczas jednej z wędrówek natknęła się na miejsce, gdzie mieszkali zbójcy. Zobaczyła ich, gdy z łupami wracali do przemyślnie ukrytej jaskini. Byli zadowoleni, głośno się śmiali, a naprzedzie jechał jej ojciec z bursztynem na szyi. Od tego czasu często wracałam w tamto miejsce, żeby zobaczyć, jak mieszkają i co robią. Pewnego razu schowałam się w paprociach nad rzeką, bo chciałam obejrzeć wnętrze jaskini. Nie zdążyłam się wycofać, nim rozbójnicy nadjechali. Na szczęście nie zauważyli mnie. Puścili konie nad rzekę, niektórzy poszli do jaskini, reszta wskoczyła do wody. Ojciec też ściągnął koszulę. Na koszuli ostrożnie położył bursztyn i też wszedł do rzeki. Wtedy przyszło mi do głowy, że ta bryłka ma w sobie złą moc, że to właśnie przez nią ojciec stał się tym, kim się stał i przez nią porzucił rodzinę. Nie zastanawiałam się ani chwili. Chwyciłam bursztyn i uciekłam, ile sił w nogach. Postanowiłam, że spróbuję zdjąć ten czar. Najpierw chciałam zniszczyć bursztyn, ale potem pomyślałam, że lepiej będzie oddać go prawowitemu właścicielowi. Ale komu? Przecież nie wiesz, komu ojciec go ukradł, zdziwił się szaman. Dlatego oddam go morzu. Ono jest pierwszym właścicielem bursztynu, odrzekła Maria. A więc to dlatego podróżujesz do Gdańska, pokiwał głową ze zrozumieniem szaman. A Waldemar wstał, skłonił przed nią głowę i powiedział. Musisz bardzo kochać swojego ojca, skoro wyruszyłaś sama w tak niebezpieczną podróż. Dziewczyna zamilkła na chwilę, a potem z trudem wydosiła z siebie bardziej niebezpieczną, niż wam się wydaje. A kiedy spojrzeli na nią ze zdziwieniem, dodała. Ojciec wie, że to ja zabrałam bursztyn. Jak to możliwe? Matylda otworzyła szeroko oczy. Najpierw szukał go wśród zbójów, bo był przekonany, że to jeden z nich mu go ukradł. Wściekł się, gdy okazało się, że bursztynu wśród zbójców nie ma. Pojechał do jedynej osoby, która mogła mu pomóc go znaleźć. Do mojej matki. Powiedziałaś matce, że zabrałaś ojcu bursztyn? Zapytał Chris. Nie, ale matka ma niezwykłe zdolności. Niewielu o tym wie, że potrafi zajrzeć w przeszłość i przewidzieć, co się wydarzy. Dzięki temu dowiedziała się, dlaczego uciekłam z domu. Długo zwodziła ojca, ale w końcu musiała mu powiedzieć, dokąd zmierzam. Wcześniej jednak wysłała moją siostrę, by mnie znalazła i ostrzegła. To dlatego nie jadę konno, tylko płynę.
ale nadal obawiam się, bo ojciec zwołał całą swoją drużynę, wszystkich najgorszych zbójów. A jeśli oni się na kogoś zawezmą, zawsze go znajdą. Zapadła cisza. Wszyscy pogrążyli się w rozmyślaniach. Wreszcie odezwała się Matylda. Wiesz, gdyby nie twoje przygody, nie zyskalibyśmy nowej załogantki. Uśmiechnęła się. Już mi się sprzykrzyło być jedyną kobietą na statku. A ojcem nie przejmuj się. Jesteśmy już prawie na miejscu. Najdalej za 2 dni pożegnasz się z zaklętym bursztynem na zawsze. Następnego dnia wieczorem zatrzymali się za Tczewem. Mieli nadzieję, że uda im się dotrzeć do Gdańska w ciągu doby, ale niestety mocno wiało z północy i płynęło się bardzo ciężko. Wieczorem jednak wiatr ucichł. Rozpalili ognisko, a Waldemar zaczął gotować zupę rybną. Wszyscy byli porządnie zmęczeni po wiosłowaniu, więc ślinka ciekła im na samą myśl o kolacji. Nie zdążyli jednak do niej usiąść, gdy zza zakrętu rzeki wyłonił się statek. Przybił do brzegu obok nich i dopiero wtedy zobaczyli, że na jego pokładzie są Szwedzi, ci sami najemnicy, których spotkali w karczmie w Czerwińsku. Tyle, że tym razem było ich 2 razy więcej i byli 2 razy bardziej wściekli. Na nic zdały się tłumaczenia szamana, że są załogą królewskiego statku pocztowego i za napaść na nich grozi surowa kara. Ich dowódca zaśmiał się tylko i kazał ich związać. Zanim jednak zdołali to zrobić, usłyszeli dziwny, głęboki dźwięk trąb. O nie, jęknęła Maria, to trąbity, ojciec ze zbójami jedzie. I nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, na brzegu zaroiło się od huculskich rozbójników na koniach. Szaman krzyknął do załogi, by poddali się bez walki. Dobyli miecze, ale chociaż bronili się dzielnie, huculowie szybko się z nimi uporali. Nie minęło zbyt wiele czasu, jak najemnicy leżeli związani na ziemi. Wtedy do szamana podszedł wysoki mężczyzna. Gdzie jest dziewczyna, która z wami płynęła? Zapytał. Szaman dopiero teraz zorientował się, że nigdzie nie ma Marii. Musiała uciec, korzystając z zamieszania. Postanowił grać na zwłokę, żeby dać jej jak najwięcej czasu. Jaka dziewczyna? Zapytał. Dobrze wiesz jaka, krzyknął wściekły hucuł. Lepiej powiedzcie, gdzie się schowała, bo będzie z wami krucho. Jestem Dowbosz, jej ojciec. Pewnie wam o mnie opowiadała, więc wiecie, do czego jestem zdolny. Ze mną nie ma żartów. Słyszeliśmy o tobie, ale nie wiemy, gdzie się schowała, odpowiedział spokojnie szaman. Było ogromne zamieszanie, gdy napadli na nas Szwedzi, a potem jeszcze wy się zjawiliście i straciłem ją z oczu. Ale powiedz mi, dlaczego tak zaciekle ją ścigasz? Ukradła mi bursztyn, mój bursztyn. Pomyśl, dlaczego to zrobiła? Odrzekł szaman. Ten bursztyn cię opętał. Przez niego odwróciłeś się od rodziny. Zacząłeś zbójować. Maria robi to dla ciebie, bo cię kocha i chce cię odzyskać. A kamienia nie zabrała dla siebie. Chce go oddać prawowitemu właścicielowi. To niemożliwe, prychnął Dowbosz. Nawet ja nie wiem, kim on był. Nie chodzi o człowieka, powiedział szaman. Dowbosz wpatrywał się w niego uważnie. Nagle zrozumiał i przeraził się. Gdyby bursztyn trafił do człowieka, mógłby go odzyskać. Może nigdy go nie odda. Nikomu. Dowboszu, twojej córki nigdzie nie ma, a w dodatku zniknął nam jeden z koni. Przerwał mu rozmyślania jeden z jego zbójów. To Maria go zabrała. Domyślił się Dowbosz i szybko wydał rozkazy. Zwiążcie ich, ruszamy natychmiast. Zbóje szybko związali załogę szamana, po czym wskoczyli na swoje konie i odjechali w stronę morza. Całe szczęście, że Chris miał w rękawie ukryty mały nóż. Trochę się nagimnastykował, zanim udało mu się go dosięgnąć, ale po upływie pacierza znów byli wolni. Ustawili wartę przy związanych Szwedach, a gdy tylko niebo zaczęło się rozjaśniać, odpłynęli. W pierwszej napotkanej wiosce powiedzieli o pozostawionych na brzegu najemnikach.
po twarzach wieśniaków widzieli, że żaden z nich nie ma ochoty iść uwolnić wojaków. I nie zaprzątali sobie tym głowy. Spieszno im było do Gdańska. Jeszcze zanim wpłynęli do portu, zobaczyli w oddali huculskie konie, które pasły się na łące. Kiedy zacumowali, Marczu poszedł przekazać królewską pocztę, a reszta ruszyła w stronę morza szukać Marii. Bardzo się o nią bali, ale gdy dotarli na plażę, strach uleciał. Ujrzeli bowiem widok, którego się nie spodziewali. Promienie zachodzącego słońca oświetlały przytulonych do siebie Marię i Dowbosza. Stanęli, by nie zepsuć tej pięknej chwili. Ale ojciec z córką w końcu ich zobaczyli. Maria rzuciła się na szyję szamanowi, a zawstydzony Dowbosz powiedział tylko: dziękuję, że zaopiekowaliście się moją córką. A potem Maria opowiedziała, co wydarzyło się od chwili, gdy zobaczyli Huculów. Widząc drużynę ojca, zrozumiała, że musi skorzystać z zamieszania i uciec. Wiedziała, że jedyna szansa na odzyskanie ojca to dotrzeć do morza, zanim ją złapie i odbierze bursztyn. Gdy więc Huculowie zaczęli bić się ze Szwedami, chwyciła jednego z ich koni i zniknęła w lesie. Nikt na nią nie zwrócił uwagi. Konie huculskie są bardzo wytrzymałe, więc jechała przez całą noc i nad ranem stanęła na brzegu morza. Chociaż pokonała tak daleką drogę, to nagle u celu okazało się, że trudno jej cisnąć piękny bursztyn w fale Bałtyku. Usiadła więc na plaży, wpatrzona w morze i walczyła z pokusą zatrzymania pięknego wisiora dla siebie. Ale gdy usłyszała tętent konia i ujrzała biegnącego po plaży Dowbosza, przestała się wahać. Krzyknęła głośno, ciskając bursztyn daleko w morskie fale. Dowbosz stanął w półkroku, a potem padł na kolana i ukrył głowę w dłoniach. Maria też opadła na piach. Wyrzuciła największy skarb ojca i teraz czekała ją zasłużona kara. Wiedziała to, była tego pewna, ale jednocześnie czuła ulgę i była spokojna. Zrobiła to, co powinna zrobić i nieważne, co się teraz stanie. I kiedy tak czekała na gniew ojca, usłyszała za plecami jego głos. Czy mi wybaczysz? Maria nie wierzyła w to, co słyszy. Była tak szczęśliwa, że nie mogła wydusić z siebie słowa. Szlochając, rzuciła się Dowboszowi na szyję. Wrócił do niej. Nie był już hersztem zbójców. Znów był jej ojcem. Odzyskała go. To najważniejsze, bo przecież ludzi jest wielu, ale wśród nich tylko jeden, którego można nazwać ojcem. Potem, aż do przyjazdu szamana, rozmawiali, nadrabiając stracony czas. Dowbosz postanowił zmienić swoje życie. Tak jak wcześniej zapowiadał, zamierzał kupić owce i żyć z hodowli. Namawiał córkę, żeby wróciła razem z nim w góry. Maria jednak tak dobrze czuła się na pokładzie szamana, że zdecydowała się zostać z załogą, ale obiecała odwiedzić go zimą. Wiem, że wyrządziłem ci wiele krzywd i czułaś się przeze mnie nieszczęśliwa, powiedział Dowbosz. Nie mogę cofnąć czasu, ale gdy tylko wrócisz do domu, postaram się wynagrodzić ci stracone lata. A póki co zostawiam ci dwa z naszych koni. Zawsze dowiozą cię tam, gdzie zechcesz. Do zobaczenia, córeczko.